Witam serdecznie w kolejnym odcinku Path of Exile. Ostatnio sobie pobiegaliśmy kilka mapek. Pamiętam, bo wczoraj to nagrywałem. Zrobiliśmy sobie minesy, tam były dwie aktywności, czyli Breach i Beyond. I pamiętam, że robiliśmy sobie właśnie tę mapkę pod Beyond. Na jakiej zasadzie to działa, także zajmijmy się tym od razu. Monster Pack Size to mamy przygotowane, mapka nie jest zrobiona. Dobrze. Startujmy. Startujmy, zanim wystartujemy. Ja sobie standardowo tutaj ustawię timer. Dobrze. Cóż, Beyond. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, właściwie pod koniec odcinka tamtego, przy pokonywaniu, zabijaniu przeciwników mogą się pojawić takie czerwone kropki, które zaraz zobaczycie. Jeżeli się pojawią cztery koło siebie, wychodzi grupa przeciwników bądź boss. Wszystko zależne. To jest RNG, oczywiście, jak wszystko w tej grze. Wszystko jest odpalone. Lecimy. Mapka Marshes i to już jest tier 5. O, takie właśnie kropki jak tutaj widzicie. Już są dwie. O, jakiś bosior jest. Haste, właśnie. Dostaliśmy haste, a trzeba o tym pamiętać. I ritual. Robiliśmy rituala już. O, panie. Już się pojawiają właśnie. One mają bardzo mocne uderzenie, więc trzeba na to uważać. I są bardzo fajnym dodatkiem do mapek. Kiedyś Beyonda właśnie się po to robiło, żeby podbić sobie ilość przeciwników na mapkach. Dobrze, tu pamiętam, chcieliśmy sobie ulepszyć łuk w końcu nasz główny, bo ja tak sobie szedłem poprzednio do tych Val Orbów, ale czy te Val Orby są nam jakoś turbo potrzebne? To nie sądzę, bo Val Skilli już nie mamy żadnych takich, które byśmy chcieli właśnie walować na razie. Tutaj jakiś Leech nam dojdzie, którego i tak pewnie mamy wymaksowanego ze względu na nasze obrażenia. Dobrze. Ritual. Jak jedna z wielu mechanik, na przykład Legion czy właśnie Breach. Odpalamy piedestał i pojawiają się przeciwnicy. Chyba mieliśmy już, nie? Chyba mieliśmy już tak naprawdę rituala. Wydaje mi się, że tak. Kolejni przeciwnicy się pokazali. Kiedyś była mechanika taka, że się pojawiają małe portale, grupka wrogów. Jak się trzy duże portale, czy cztery nawet pojawiły, to się pojawiał bosior. Więc trzeba było troszkę uważać. Tier 5, tu jeszcze są 7-4 maksymalnie sprzęty. Quartz Flask, o, ten staff, on chyba na początku ligi nawet potrafi coś tam kosztować. Dobrze, leather. Dlatego on jest tak podświetlony, podejrzewam. O, weźmy go sobie. House damage over time multiplier, house damage zwiększa. House spell gems. No, takie fajne. No, ale to jest SSF, to mnie nie obchodzi. Nie dla nas. Glassblower. Dobrze, zróbmy sobie na początku właśnie mechaniki typu Legion. Wszystko, co generuje przeciwników, z tym Beyondem będzie się kombić tak naprawdę. Pokonując przeciwników, będziemy dalej generować te kropki. Nie wiem, co ma tego. Nie spojrzałem, co ten ritual daje. Trzeba uważać. No, Beyond się pojawia. O. Eldritch Ember. Haste ulepszamy. Co my tu mamy? Violent. Teraz nie zobaczymy, co zmienia. Maximum Energy Shield. Fire Resistance w amulecie. Gemcutter Prism. Jak macie słabą postać ogólnie i z Jhin sobie misjami nie radzicie, ritual jest fajnym rozwiązaniem. Często pojawiają się sprzęty właśnie Veiled, z których można właśnie Crafting Recycle pozyskiwać, nie bijąc się z przydupasami tych tam syndykatów. Physical Damage i Bleeding wrzucają przeciwnicy. To trzeba uważać, bo tutaj jest Abyss. Odpalmy potiony. Każdy rytuał to jest więcej przeciwników, co za tym idzie. Jest większa szansa właśnie ze spełnienia
przeciwników dodatkowych. Dobra, mamy to. Orb of Regret. Na razie nie jest tam przydatne. O, właśnie. Już jest Veil Modyfikator. Nie wiem, czy chcę tego Abyssa ruszać. Może nie. Kolejny ritual. O, były takie portale. Te portale kiedyś zostawiały na ziemi właśnie. I gdy pojawiło się tego więcej, od razu żółty przeciwnik się pojawił, to przywoływało bossa. Dobrze, ritual. Nie wiem, jak działa do końca ritual, w sensie... Łopanie. O, jak boli. W sensie, czy lepiej rytuala robić po skończeniu mapki? Czy to zwiększy jakkolwiek ilość przeciwników, a co za tym idzie ten licznik rytuala? W sensie punktów do wydania. O, Expedition już widać. Dzieje się na tych mapkach. Powtarzalne jest, dlatego mówiłem. Jeżeli chodzi o... Dobra, później tam pójdziemy. Dokończmy tą strefę. Tam może być wejście do bossa już. Dlatego mówiłem, lepiej akurat grać w POE chyba na streamie się opłaca. W sensie, lepiej to chyba summa summarum wychodzi. Coś mnie tu srogo klepie. No, ritual potrafi być na niektórych buildach dosyć mocarny. Dobra. Czwartego już chyba nie będę odpalał. Jakieś sacrifice tu są. Kartografer. Increase Searing Bones Totem Placement. Czyli to jest po prostu z trzeciego bądź czwartego labiryntu Enchant w hełmie. Nic ciekawego nie ma, mamy 4000 punktów. A teraz po przerolowaniu Block Attack Damage. Aha, czyli takie specjalne budki. Pięciolink i sześcioslotowiec. Trochę life'a, no. Elemental Resistance. Fajny armor na początek jakiegoś fightera takiego. Jak zaczynacie mapki, dostaniecie taki armor. Pięciolinkowiec. Fracture. To mamy. Tak, cemetery robiliśmy. Maximum life. Trzeba się rozglądać za sprzętami. You cannot be maimed. Bo dawno niczego nie ulepszaliśmy. Skupiamy się na tych chaos setach, które na SSF-ie takiej wartości aż nie mają. No. Additional breach. Fire damage to spells. Weźmy to. Weźmy to i weźmy to. Plus weźmy to. Dobra. No, ten armor mogłem sobie diferować, ale bez przesady. Dobra. 7 jewelersów. Czy to jest Expedition? Gwenen. Gwenen lubię. Chromatic orby, fajnie. Przydatny orbik. Coś tam nasze duszki walczyły. Blacksmith Whetstone. Scrolle lecą. Ostatnio chyba mieliśmy dosyć problem z tymi scrollami. Val Aria. Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Zobaczymy, jakie modyfikatory ma. Elemental Weakness. No to już nie chcę, bo jeszcze Lightning nam dorzucą. Plus my mamy 60%. Czyli jak Elemental Weakness nas jeszcze pociśnie, to będziemy mieli pewnie z 30% resista na Lightning. Może to się źle skończyć. Val Skill, nie Orbik. Skrytki czasami sobie lubię otworzyć. Oczywiście kolejna mechanika, która nie jest zbyt dobra, jeżeli macie Beyond na mapie. Im więcej przeciwników, znaczy nie jest dobra, jeżeli nie macie przegiętego buildu już. No szkoda, że to jest Flask Charges When Slain. Jeżeli macie
takie coś, to powinno się chyba regenerować przy każdym krytykalu, ale my jeszcze krytykali nie rozwijaliśmy. Często block, fracture item, to średnio. Rare weapon, monster regenerate life. Artisan strongbox, mamy czym zakląć? No nie mamy, ale artisan to akurat. Artisan to będą jakieś blacksmithy pewnie. Coś tu jeszcze żyje. Stary przewidział co? O, tu jeszcze jest, tego nie zauważyłem. No, mały ten. Ten napis, jeżeli chodzi o esencję, taki słabo już podświetlony. Bo to jest słaba esencja, w sensie tier esencji. Killing Lord, o, dodatkowa esencja z tym regenem. Aha, to trzeba będzie za chwilę tu podejść. Fire damage, additional map, no to możemy stąd zacząć, bo tak to myśmy chyba nic nie mieli. Tu jakieś budki, no to w sumie tylko zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I jeszcze mamy dwie te. No i powiedzmy w ten sposób pojedziemy. Zawsze warto sprawdzić co my tu mamy. Mylą mi się postacie, bo gram jednocześnie tu i na Ratless, aczkolwiek na Ratless to jeszcze daleko, daleko w polu jesteśmy. Dobra. Proszę przestać na mnie skakać. Dobrze, krytyk siad, calling strike'i siadają. Potiony odpalamy, żeby to przyspieszyć, jakaś esencja. Oczywiście tu się pojawiają. Potworki z Beyondu, Fantasmagoria. Czyżby to był tier... co to jest, tier 6? Tak jest, żółty znaczek mapki, czyli to już jest tier 6. Ogólnie tiery, bo chyba o tym nie mówiłem, charakteryzują się tym, że modyfikatory na mapkę, które nadajemy, właśnie te modyfikatory, są mocniejsze. Czyli większe dostajemy albo kary, albo potworki dostają mocniejsze boosty. Tak samo działa to na czerwonych mapkach. Jeszcze mocniejsze. Plus jeszcze w tym drzewku na Atlasie można... Aha, 3x3 było, nie myślałem, że 3x4. Dobra, w Atlasie też można sobie podbić jeszcze te statystyki, jednocześnie podbijając szanse na drop i ilość dropów wypadających i tak dalej. Czyli coś za coś. Dlatego czerwone mapki już są takie przegięte trochę. Dobrze. Zwróci nam się Jewelers trochę. Orby. Zwrócą. Tutaj ten robak jeszcze wychodzi. I mamy jakiegoś Recipa nowego. Traps and Mines. Co tutaj było? Nie pojawia. A, to był jakiś taki wojownik. Dobra. No, oczywiście. Uuu, panie, trochę bije. Zbyt pewnie się poczułem. Popatrzcie. Hybrid Circlet. Nothing special. Mówię, zbyt pewnie się poczułem i tak właśnie się najczęściej ginie na softcore. Zbyt pewnie się czujecie z postacią. Dobrze, idziemy tutaj, pod Harbingera, kojarzę. Zobaczmy najpierw skrzynkę, czego nie mamy. Właściwie tylko ringów, więc wszystko inne można... Lighthouse'a nie mamy, Lighthouse kojarzę. Uuu, fajne budki. Fajne budki pod jakiegoś magika i energy shield. Nie ma life'a, można sobie coś jeszcze dolosować. Prefix widzę. I sufix też, czyli albo dodamy sobie... odporność jakąś. 33 i to fajne budki. I 30 speeda przede wszystkim, czyli można life albo resa sobie dodać. Czy energy shield i resa, zależy. Jeżeli nie idziecie pod life'a, to
Jak najbardziej. Mało life, jakiś strength wpadł. Szybkości biegania nie ma. Hubris słaby. Krytykale. No 7 life'a, no. Fajny hełm. Chaos 30. A ten armor to nie. Dobrze. Pyk. Dobrze. No i wpadają. Wpadają nam te esencje. Troszkę tych w końcu nadrobiliśmy. Wisdomów. Ostatnio chyba musiałem tradeować. Dobrze. My mamy tier 5-8. To jest tier 7-2. Zostawiamy sobie to. Mapka Fantasmagoria. Przypominam, że żeby już bonus objective na żółtych mapkach dostać, musimy zrobić je żółte, jako rzadkie. Nie niebieskie, tylko już rzadkie, czyli Alchemy Orbem potraktować. Port mamy zrobiony, czwórka będzie tu. Lighthouse, co my tu mamy? Więcej life'a, poison, and blind. Spoko, nie trzeba tego przelosowywać. Dobrze, żółte mapki, im więcej modyfikatorów ogólnie, tym większe te statystyki i ten quantity, rarity and monster pack size. Czyli jak farmicie jakieś, chcecie dropić jakieś currency, czy ogólnie mieć większą szansę na drop, to lepiej żółte mapki biegać. Taka strategia jest Alk and Go, czyli właśnie Alchemy Orb i idziecie mapki. Dobre do farmienia właśnie. Ja wiem, że ja optymalnie nie gram, w sensie top playerzy to mają mapkę przygotowaną, rzucają mapkę, sprzedają szybko i wpadają na następną, ale my się tu nie śpieszymy, tak? Możemy sobie zrobić jakąś kozacką potkę prawie, jeszcze jednego nam Instilling Orba brakuje, żeby to zrobić. A nie, i Blowersy, ale Blowersy możemy z Blacksmith Whetstone'u zrobić. 5 Blowersów to były 40 Whetstone'ów, a Whetstone'ów nie będziemy tak dużo korzystać. Dobrze, 52 chaosy. Nie wiem jak teraz, ale kiedyś to było kiedyś. No, 2 tygodnie temu to chyba 1/4 Divina już była. Dobrze, to mniej gadania, więcej robienia. No to Lighthouse. Podwójnych bossów nie ma, bo to jest upierdliwe. Więcej life'a, nas to nie boli. Dobrze. Kirak 8 misji. Na razie nie mamy problemu, fajnie wypadają mapki. Nie mamy problemów z tym, żeby kitrać od Kiraka mapki, czy coś takiego. Co to jest? Excel Quarry for Rice. No nie, dzięki. Tu nic nie ma. Tu sobie gra. Mój serdeczny przyjaciel. Ło! Właśnie tego nienawidzę magiem. Jeżeli nie macie evasion, takie coś, jak jednym strzałem tak naprawdę ubijecie tyle tych jeżozwierzy, no to można paść po prostu, nie? Jest upierdliwe, nienawidzę tego. Znowu mamy tak naprawdę rituala i ritual Monsters are Massive. On slocik się odpala. Wszystko mamy, możemy itemy pod identyfikacji i próbę znalezienia lepszego. Tutaj myślałem, żeby iść. Powoli w Critical Strike'i pójdziemy. Tutaj masterka nic nam nie daje tak naprawdę. Kiedyś była fajna, precyzyjna, mogło rezerwację many zmniejszyć. Ale teraz to dla nas nie ma nic ciekawego ogólnie. Dobra. Jakieś bleedingi. O, cholipka, ładnie napierniczają już. Monster Life oczywiście oni też mają zwiększony. Mask. Dobrze. Pasywka. Dobrze, mamy pasyweczkę. Czyli teraz idziemy w 10% zwiększony damage. Zróbmy sobie, zobaczmy co tutaj mamy na tym rytualu. Czy jest coś ciekawego? Massive przeciwnicy podejrzewam, że zadają po prostu większe obrażenia i mogą mieć więcej życia. Jeżeli chodzi o staty. Łuk. Średnio. Damage of Claws i melee critical strike chance. Strength hint 3 flat damage. Bardzo dużo tych flat damage. Flat damage, czyli takich, jak to się nazywa?
punktowych. Za 500 nie. Zobaczymy, co jeszcze nam tu zaproponują. Najsłabszy oil to jest, także raczej nas nie zaskoczą. O, miski, chciałem skrzynkę otworzyć. Stajmy sobie tu. Płotki odpalam. Skrzynkę chcę. Tanks. Evasion rating i energy shield. Przypominam, musimy mieć evasion w hełmie w każdym uzbrojeniu, bo mamy taką pasywkę. Kurde bele. Lightning House Resistance. Ten Maximum Energy Shield. Lipa Accuracy. Fajny. 1-2 Fire Damage to Attacks. Veiled Modificator. Pierścionek kuszący, żeby zrobić crafting Recipe'a fajnego jakby. Jest szansa w pierścionkach, który będzie nam potrzebny, który na SSF-ie ciężko będzie ogarnąć. Coś wypadło. Biała kropka. Kartograf Chisel. Tu pozwolimy sobie wal skillem pocisnąć. Yy, 20 minut, dobra. Tylko widać, jak te kolce wypadają. Czy coś tu jest? Mirror items. O, armor jakiś słaby. Jak gracie sobie solo i się nie śpieszycie, możecie takie rzeczy zbierać i na alteration sobie sprzedawać. Ze względu też na serię. Nie chcę tracić waszego cennego czasu. Przejdźmy sobie naokoło. Mapka jest zawsze taka sama. Siege Axe, dobrze. Bardzo prosto idzie. Butki, Spike Gloves, melee damage, fajny. Do jakiegoś buildu. Aczkolwiek odkąd są te modyfikatory, a weźmy modyfikatory w postaci nie implicit, tylko nie fracture, teraz mi wyleciało z głowy. O, spineball 7-1 level. Influence itemy, bo ogólnie influence zbija. Influence oczywiście Eater of Worlds i tego drugiego tam, Syring Exarcha, zbijają Implicit Modifiera. Więc na przykład w takich rękawicach, jak dostaniecie 20% melee damage i zrobicie właśnie Implicit tego. Uuu, jaka potka fajna wypadła. Sulfur Flask jeszcze z procentem. To wam zbije te 20% i nada tak naprawdę właściwości, które sobie rolniecie, nie? Więc nie ma co kupować jakichś turbodrogich itemów, które będą miały właśnie Implicit Modi 14. Dobrze. Które będą miały Implicit Top 20% i tak dalej. Herald of Thunder, mana increase efficiency. Reduce bleed duration, strength, critical, cold damage, lightning resistance. Takie se. Tam już bosik będzie. Oni są na szczycie właśnie tego lighthouse'a. No i oczywiście tam też będzie ostatni ritual. Czy ritual? A nie, tutaj jest ritual. Odpalmy. I zróbmy to. Nie chcę z bossem się bić, chyba że i tak go dolosu jako boss mapki, jako czwarty ritual. Nie wiem, czy trzeba pokonać bossów. Ja jakoś tak nigdy nie wnikałem turbo w te wszystkie mechaniki tak, żeby je ogarniać stuprocentowo. Czyli ja nie jestem dobrym nauczycielem, jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o mechaniki. Jakiegoś stuna dostaliśmy. Leech działa. Fajny hełmik, ring. Pokonajmy sobie... Co to za bug tu był?
Aha, bo pewnie chciały się pojawić, bo liczyły, ale odpaliliśmy. Już się coś pojawia, jakieś ataki. Czyli już widzimy bossika. Znaczy tu jest chyba kilku tych bossów. O! Inkubator właśnie się odpala. Trzeba gdzieś wejście znaleźć, co ja będę ich lepiej widział. Bo taka walka to jest dupy, a nie. Dobrze. Gdzie są schody? Od drugiej strony. Tu gdzieś był ten bosior. Już było słychać, że padł. Walę skillem oczywiście, standardowo. Easy. Legion Glows. Aha, hi. Czyli mamy tego. Crafting Recipe już weźmy. Global Energy Shield, fajne. Tutaj amulet. Co to taka Life Regen? Dobrze, teraz tutaj trzeba. Aha, tu zróbmy standardowo. No jeszcze dwa punkty będziemy mieli gwarantowanego. O. Gwarantowanego. Jak to się nazywa? Harbingera. Blacksmith Whetstone przyjmę. Czy jestem w stanie jakoś to. Jestem. Weźmy tak. Val Orbic zawsze. I to. Dobrze. Jakieś ringi chyba mieliśmy, nie? Trzeba zobaczyć, czy jesteśmy w stanie. No nie jesteśmy. A bo to amulet Citrine był, dobra. No to identification. Reduce effect, movement speed słabo, dobra. Talisman 10, nie, 16, increase global defenses, 2 resy, maximum energy shield. Fajnie. Chaos res, mały life, fajnie. Mały life. A tu jeszcze jewelry. Cold skill, fajny critical, bleeding damage, nie pod nasz build. Więcej strengtha, life, regen many, rampage, nope. Projectile speed, critical damage, chance, lifeik, chromatic, pasek, mały life. Powiedziałbym takie se chyba. Spell damage to był. Aha, czyli tego możemy już wywalić. Jakbyście mieli zakładkę, to wiadomka, można takie trzymać. Jak będzie jakaś przecena, to chyba sobie kupię jakąś jeszcze zakładeczkę właśnie do esencji, chociaż zwolnię sobie zwykłą. O, Instilling Orb. Możemy jedną potkę już zrobić. Tak jakbym chciał. Dobrze, to odłóżmy tu. 6-5, to już nas nie obchodzi. To i to sprzedajmy. Też nie wiem, czy bym mapek wolał, nie wolał właśnie, żeby tak się nie pierniczyć z układaniem tego, tylko te mapki by się same. Primordial Pool mamy. Trzeci tier, proszę bardzo. Chodźmy jeszcze do tego Lighthouse'a. Jak mamy jeszcze kilka otwartych portali, to sobie właśnie Serpent Style Bootsy możemy wziąć. Aha, jeszcze musimy Rituala zrobić. Tu nic nie ma ciekawego. To mnie kusi. Za 800 wezmę i przelosujemy. Helmik, Holy Flame Totem. Totem. Właśnie rytuał jest pod tym względem fajny. Naprawdę ma duże. Chaos nam spadnie. Lightning będzie ok. Ej, to jest upgrade. Ten pasek jest fajny. Nie jest totalnie fajny. Ale dodamy tu sobie elemental damage. Bo nie możemy resa dodać i tak chaos na razie obesrać, że tak to brzydko nazwę. Właśnie, talizmany często mają dodany ten na jasno niebiesko.
To jest. Z Blighta to jest. Anointment. Właśnie, który pozwala wrzucić dowolny skill z drzewka. Na przykład tutaj będzie Safeguard. Jak wpiszecie sobie Safeguard, jak założycie taki talizman. Nie GP. Safeguard. I jak sobie gdzieś to znajdziecie. Chyba, że źle to wpisałem. Pewnie już na mnie krzyczycie, że ja tego nie widzę. No ślepy jestem. No chyba nie tu, nie. Dobra, czekajcie. O, jakiś lagens. No safeguard. Jeszcze raz. Ej, autentyk, nie widzę tego. Safe. Tu. No, mówiłem o tym, że się mryga jak gówno. Dobra. Uf. Proszę się ze mnie nie śmiać. Ja już jestem stary. Sandra has reached the line between areas. Dobra, to mnie nie obchodzi. To strength, implicit. Bardzo fajny regen. Baza słaba, nie? Increase stun and block recovery. Chaos res. Fajne itemki. Warto tak sobie przemyśleć rituala. Nie jest ciężka mechanika, a naprawdę... Czy jakieś fajne właśnie currency? Dobra, weźmy to. Z tego zaraz będziemy tutaj czarować. Czy coś jeszcze? Catalyst. Attribute modifiers. Takie se. Elemental damage. Regen. 54 life'a. Darmowy jewelry. Wziąłbym. Ze względu na to, że to będzie niezidentyfikowany. Silo mamy. Holding shield. To... I co jeszcze mogę wziąć? No weźmy tego katalista. Dobra, mamy to. Tyle czasu na jednej mapce. No przy jakiejś strategii farmienia tak na szybkości, wy nie robicie takiego czegoś jak ja teraz. No idźmy oddać od razu tą kartę. Aha, pasek się trafi. No tak, jewelry. Zawsze to tam jest tego. Loteria. Słabe rękawiczki, słaby hełmik, bardzo słabe buty. Znowu, jeżeli nie idziecie pod typowego life'a, no to już lepiej, ale nie ma biegania. 4 life'a, 8 strength'a, słabe. Tu naprawdę fajne resy, ale dalej nic ciekawego. I pierścionek idziemy do... Jun sobie odkryć. Unveil, co to ma? Słabo będzie. Lightning and Chaos Resistance mamy, ale mamy też tu, do odkrycia. Cold and Chaos Resistance. Na przykład Endurance Charge. No to akurat nie jest to, o czym myślałem. Non-channeling skillsy mogą być właśnie. No ogólnie ten pierścionek to na sell jest, ale mamy nową recepturę. Aha, czyli kolejny katalist. Mhm. Czyli na przykład jak mamy gdzieś teraz nadwyżkę resa i chcemy sobie wrzucić na przykład Chaos Resistance, to możemy to połączyć z Coldem. Chaos Resistance do 40 nam spadnie na minus, no nic. Life znacznie wzrośnie. I tutaj dolosujemy sobie Elemental Damage with... What? Co tu się popsuło? Aha, fajnie. Już myślałem, że nie można tego craftić. Co to było? Lagi bugi. No life'a nie możemy. Elemental damage with attacks. Jak tego zrobimy, to już będzie i tak lepszy niż był. A. Ile? 29. O, fajnie. Damage nam wzrośnie, tu macie offense 19700.
19900, prawie 20 tysięcy. Strength 150, 201. I life'a 3353 zmieniamy na 3496, czyli 143 life'a więcej. Kozacko. I w tym momencie tu mamy inta, a jak z intem 108, to nie. Nie mamy gdzie strength'a odjąć, chyba że tak jest tu. I teraz w tym momencie to zostawmy. Equip, tu zostawmy sobie. W tym momencie mamy jakieś passive refundy? Mamy. Możemy zrefundować sobie to. Mamy 161. Intelligence niech zostanie. Możemy sobie dać 1% damage per 5 of lowest attribute. Czyli będzie 1%, 100 mamy lowest, 101, czyli mamy 21% więcej damage'a. Albo po prostu critical strike chance wrzucimy. No bo nic innego takiego sensownego chyba nie dostaniemy za ten skill. Moglibyśmy na przykład intelligence'a wrzucić, wycofać tego i tak pójść tu, ale to za dużo nie zmieni. Chociaż w sumie. Czekaj, cancel, dajmy tu. Nie, bo to tak chcę. Intelligence i refund passive. Będziemy z intem do przodu. I wrzucimy to sobie tu. No i fajnie. Critical strike chance na ten moment 32%. Z Inspiration Charge'ami mamy 34%, ze wszystkimi podkami 43,3%. No a to co trzeci strzał już powinien siadać, dobra. Przydałby się pięciolink już jakiś. Jewelersy, mało jewelersów, na razie nie ryzykujmy z tym armorkiem. Tu mamy zrobione, jak resy wyglądają. A, 35, nie 40, 3% więcej lightninga, zawsze to do przodu. 20 tysięcy, dobra, pozbieraliśmy trochę tego tutaj, na koniec sobie możemy zrobić. Ten mnie interesuje, jakbyśmy aby z jewela jakiegoś dostali fajnego, z dwoma damage'ami, flat damage'ami punktowymi, plus jakiś crit albo attack speed, coś takiego, to było spoko. Dobrze, potion. Potion, który ja bym chciał, że to jest 30 na 60. Critical Strike'a chyba nie mogę dać, co? Diamond Flask, jaki to jest level? 42, to się nie opłaca. Jade Flask'a zróbmy, to będzie dobre. Jade Flask'a. Nie mamy tego. Granit Flask na razie nam nic nie daje. Co jeszcze? Aha, movement speed. Dobra, zróbmy sobie Jade Flaska. To jest to. Spróbujmy coś fajnego trafić. Tak, jeszcze na koniec odcineczka. Właśnie ten często Flask Charge dostania przy criticalu chciałbym mieć. Jako że zaczynamy iść w krytykale, to te flaski będą się powoli odnawiać. Na przykład przy walce z bossami, tak? Armor 51 i Lipton 14 attack speed. Top tier 2 wypadło. Charge recovery, no ale nie. Increased duration. Attack speed. Reduce charge. No ja bym poszedł tego criticala. Attack speed, prefix. To też nie jest złe. Dostajemy dwa charge, kiedy jesteśmy hitnięci. To jest bardzo fajne na przykład na buildzie pod Pathfindera, nie? Chance to avoid. Nope. Critical strike chance. I dwa charge.
Najlepiej jakby nas nie trafiali, dlatego też nie chcę tego brać. Bo to jest bardzo fajne, ale... Przepraszam bardzo, bardzo mało mnie interesuje to. Proszę stąd wyjść. Reduce it. Fajne, 16%. Na razie nie roluję jakichś fajnych takich... Elemental resistance, nope. Na razie nie interesuje... panie. Szkoda. Evasion. Nope. 29%. Tu mamy 30. Dobra. Czyli teraz tak. Teraz trzeba to przemyśleć. To. Skaur. I idziemy do Karu i tego. Czekajcie. O, jest grubsza sprawa. Tak wygląda Poe. Potrzebujemy 6, czyli jest 5, 6, 6, dobrze mówię? 7 potrzebujemy, czyli jeszcze potrzebujemy 7, ale to nie u niej, tu. O, 4 alterationy, bierę. Jewelersy mi się przydają, to jest mało opłacalne, ale jewelersy to ja przytulę akurat. Żeby jak najszybciej też zrobić 5-slotowca tu i móc sobie second winda zrobić. Dobra, interesuje mnie... Tak. Aha, i ty znowu tu. Purchase i... Tu. Dobra. Ja wiem, że to jest 1%, ale to zawsze chwilkę dłużej potrwa. I mamy 5. Idealnie. Bo armor. Nope. Jakby się trafił critical, mógłbym to zostawić. Tylko tu byśmy musieli criticala trafić. Nope. Lećmy dalej. Potrzebuję atak speeda, o. Atak speeda potrzebujemy. Atak speed z jakimś nieinwazyjnym prefiksem na razie. Aha. 26. Dobra. Czyli dalej losujemy to. Increase armor. Charge, tak. 52 increase armor. I tu byśmy musieli atak speeda teraz wrzucić. Dobra, to sobie wrzućmy. I tak to właśnie wygląda. To możemy na razie myknąć tu. No to spróbujmy. Aha, jeszcze to jest. Jakikolwiek attack speed. Nie movement speed, tylko... Attack speed. Mamy krytykala, mamy armora, attack speed leaks. Blocks. Armor nie, dzięki. Charge recovery, prefix, shock. Nope. Cast speed. Nope. Najwyżej nie będziemy mieli atak speedu tymczasowo. Critical strike nie. Cast speed nie. Armor nie. Evasion? Nope. Ale fajne, fajne się trafiają. Attack speed reduced, charge used. Reduced, charge used. Dobra, mamy to. To nie jest 20, to i tak będziemy bardzo szybko przerosowywać. Tylko musimy wyższy level znaleźć. I mamy potiony. I teraz o co chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o... Used when charged, reach fully. To jest bardzo fajny flask. Tier 3 i tier 2. Bardzo defensywny i będzie się sam odpalać. Pyk. Tej potki już nie klikamy. Klikamy sobie tylko 3, 4.
więc bardzo fajny flask wyszedł. Defensywny będzie nam podbijał armora procentowo, który jest 2000. No niedużo, ale zawsze ten physical damage reduction minimalnie wzrośnie. O te tam, ile tego tam było? 2050%, o ten 1000. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Trochę żeśmy sobie tutaj pofarmili. Niedużo pofarmili, poklikali, pokrafcili. I tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za przybycie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!